poprosiłbym panią profesor Aleksandrę Lubczyńską z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o wygłoszenie ratu Zygmunta Waszczelskiego powroty na Kielecczyznę. Proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, chciałabym się właśnie najpierw wytłumaczyć, dlaczego wybrałam taki temat. Sprawa jest oczywista z jednego względu, a no z tego, że jak już tutaj Pan Doktor wspomniał i Pani Profesor, Zygmunt Wasilewski urodził się w Górach Świętokrzyskich, był góralem świętokrzyskim. I ja też jestem góralką świętokrzyską, pochodzę z Kielc, w związku z czym to taki trochę patriotyzm lokalny tutaj zagrał. I druga rzecz, proszę Państwa, to taka, że wątku, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, zabrakło we wspomnieniach Wasilewskiego, spisanych pod koniec życia i opublikowanych już w zasadzie dwukrotnie, po raz pierwszy w 60-tych latach w Londynie i niedawno tutaj w Warszawie. Nie wiem, dlaczego zabrakło tego wątku. Może gdzieś w kuluarach się dowiem. W każdym razie właśnie chciałabym go przybliżyć. Zanim przejdę do meritum, chciałabym przypomnieć, że Zygmunt Wasilewski był także teoretykiem w jakimś zakresie regionalizmu. Regionalizmu, czyli takiego ruchu społeczno-kulturalno-gospodarczego, który swoje apogeum przeżywał w dwudziestoleciu międzywojennym i który według ówczesnych władz miał być swego rodzaju panaceum na wszystkie bolączki związane z zespoleniem państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, no z tych trzech organizmów państwowych, czyli po tych 123 latach niewoli funkcjonowania w trzech odrębnych państwowościach. No i tak, w zakresie takim gospodarczym regionalizm miał się opierać na zasobach naturalnych danego regionu i wykorzystując je pracować dla całego państwa. W zakresie kulturalnym miał wykorzystać potencjał intelektualny swoich środowisk literackich, naukowych i też pracować dla dobra całego narodu. No i w kwestiach społecznych chodziło o to, żeby samorządom regionalnym dać jak największe swobody różnych inicjatyw, które miałyby wznosić na wyżyny dany region. Wasilewski, proszę Państwa, nie wchodząc w szczegóły, bardzo propagował regionalizm kulturalny, regionalizm oparty przede wszystkim na historii, na tradycji. I stąd właśnie wywodzą się jego działania, o których chciałabym powiedzieć. Ponieważ dla niego jednym z elementów tej tradycji, tradycjonalizmu, był, jak on to nazywał, motyw gniazda szkolnego. Co rozumiał pod tym pojęciem? Ano, między innymi coś takiego, że młody człowiek, kończąc, wychodząc z pewnego środowiska, będąc ukształtowanym przez swoje najbliższe środowisko, w życiu dorosłym powinien mu spłacić jak gdyby dług wdzięczności, czyli podejmować różne inicjatywy, różne prace na rzecz tego środowiska, aby to własne środowisko, własny region móc jak najlepiej zaprezentować na forum ogólnopolskim. A kierunek tych prac, tych inicjatyw daje właśnie szkoła w mniemaniu Wasilewskiego. Stąd właśnie motyw gniazda szkolnego. Tutaj nawet jakiś fragmencik udało mi się znaleźć.
który by dowodził tej myśli, z idei wspólnego gniazda płynie siła, na której można oprzeć działalność społeczną, dążenia kulturalne miasta, ośrodka regionu, a także działalność na rzecz młodzieży tego miasta, by opuszczając szkolne mury, znalazła oparcie w starszych kolegach. I proszę Państwa, według Wasilewskiego regionalizm świetnie sprawdzał się w działalności Koła Kielczan, którego on był współinicjatorem. Co to takiego było i na czym polegała działalność Koła Kielczan? Otóż było to stowarzyszenie założone w 1925 roku z inicjatywy Zjazdu Kielczan, który odbył się rok wcześniej w Warszawie, a uczestnikami Zjazdu Kielczan byli, jak sama nazwa wskazuje, Kielczanie, ale Kielczanie mieszkający w Kielcach, ale przede wszystkim Kielczanie rozproszeni po całej Polsce. Przede wszystkim Kielczanie warszawscy, że się tak wyrażę, używając skrótu myślowego. Generalnie Kielczanie rozproszeni po całej Polsce. Jakie cele miało koło Kielczan? Ano, po pierwsze, konsolidowanie właśnie wszystkich tych osób, które emocjonalnie czując się związane z Kielecczyzną, no życie je gdzieś tam, ich gdzieś tam rzuciło dalej od tych Kielc, jak to sformułowano w statucie, który został zarejestrowany w 25 roku, miało to być wspieranie materialne i moralne tych Kielczan, to po pierwsze. Po drugie, utrzymywanie kontaktu za pomocą różnych form pracy, o których za chwilkę powiem. A po trzecie, i to był taki dosyć ważny aspekt działalności Koła Kielczan, było to wspieranie młodzieży studiującej poza Kielcami. Przede wszystkim w Warszawie, bo tutaj tej młodzieży najwięcej się zgromadziło, ale w ogóle w Polsce poza Warszawą. Pod pojęciem Kielczan jeszcze rozumiano wychowanków, dzisiaj powiedzielibyśmy absolwentów, wtedy mówiono wychowanków kieleckich szkół. Najpierw byli to wychowankowie męskiego gimnazjum, do którego uczęszczał i które skończył z maturą Zygmunt Wasilewski, a później dołączyli do niego jeszcze absolwenci szkoły handlowej, miejskiej szkoły handlowej, męskiej szkoły handlowej w Kielcach. I to z tych osób właśnie powstało koło Kielczan. Trochę o pracy Koła Kielczan. Jak się objawiało, że tak powiem, jakie były formy działalności tego koła? Po pierwsze, były to comiesięczne spotkania w Warszawie. Spotkania miały taki na poły towarzyski, na poły popularno-naukowy charakter, odczytowy, jak to wtedy nazywano. To była jedna forma, czyli ci Kielczanie w Warszawie tak dosyć często się spotykali na takich spotkaniach towarzysko-odczytowych. Po drugie, były to zjazdy koleżeńskie, o jednym już powiedziałam, ten z 24 roku. Kolejny odbył się w 27 roku, następny w 31 i ostatni w 36 roku, które odbywały się z kolei w Kielcach i gromadziły tych kieleckich Kielczan i tych przyjezdnych Kielczan z całej Polski. Zwykle były dwudniowe i miały taki podwójny charakter. Pierwszy dzień to takie uroczystości bardzo oficjalne, z zaproszonymi gośćmi, z referatami, okolicznościowymi przemówieniami. Natomiast drugi dzień już taki troszeczkę luźniejszy, bo to były zwykle wycieczki po górach świętokrzyskich, a wieczorem uczta koleżeńska, jak to określano w pamiętnikach. I tutaj właśnie dodam, jaka była rola Wasilewskiego w zakresie
współorganizacji i tych spotkań, i w ogóle koła Kielczan i zjazdów. Otóż Wasilewski był współorganizatorem już tego pierwszego zjazdu, tego, który zainicjował istnienie, funkcjonowanie koła Kielczan, czyli tego w 1924 roku. Natomiast później po ukonstytuowaniu się władz koła Kielczan był jego wiceprezesem, a prezesem był emerytowany już wtedy były minister skarbu Bolesław Markowski, kielczanin oczywiście. W związku z tym, że Wasilewski był współorganizatorem zjazdu tego i następnych zjazdów, praktycznie na każdym zjeździe zabierał też głos, objaśniając właśnie na czym ma polegać praca koła Kielczan. Charakteryzował je jako taką swoistą instytucję społeczną, czy która właśnie ma na celu po pierwsze łączność Kielczan rozproszonych po całym kraju, a po drugie, i chyba to najważniejsze, inicjowanie, że tak powiem, różnych przedsięwzięć, które miałyby wpływ na kulturalny rozwój miasta, no bo no, musimy mieć świadomość, że no, Kielce międzywojenne no nie były ani Warszawą, ani Krakowem, ani Poznaniem, ani Wrocławiem. To było małe, prowincjonalne miasto i potrzebne tam było jak najwięcej inicjatyw i ludzi takich z charyzmą, którzy by potrafili coś dla tego miasta zrobić. Jedną z ważniejszych form pracy koła Kielczan było także wydawanie pamiętników koła Kielczan. Pamiętniki koła Kielczan w zamierzeniu miały być rocznikiem, no ale ze względów finansowych no nie do końca udało się utrzymać tę roczną periodyczność. W sumie do 1939 roku ukazało się 8 tomów pamiętników koła Kielczan, w tym 6 pierwszych redagowanych właśnie przez Zygmunta Wasilewskiego. Do każdego z tych tomów Wasilewski pisał wstęp, coś takiego jak słowo od redaktora, w którym systematycznie przypominał, po co powstało koło Kielczan, po co są wydawane pamiętniki koła Kielczan, czemu służyć ma ich zawartość, za chwilkę o tym powiem, ale także sam opublikował tam kilka tekstów. Jaka była zawartość pamiętników koła Kielczan i kim byli autorzy tam publikujący? No z tym drugim łatwo się domyśleć. Chętni do napisania czegoś, Kielczanie, po prostu. Oprócz sprawozdań z działalności koła Kielczan w tym okresie, który obejmował dany pamiętnik, dany tom pamiętnika, sporą część zawartości stanowiły wspomnienia absolwentów tych dwóch szkół, które, proszę Państwa, do dzisiaj są bardzo ciekawym źródłem do dziejów miasta, do dziejów oświaty w Kielcach. Oczywiście przefiltrowane przez wyobraźnię, przez sentyment autorów, ponieważ to nie byli historycy, to nie byli historycy oświaty, tylko po prostu uczciowie, którzy tak, a nie inaczej zapamiętali tę szkołę, więc te wspomnienia mają taki charakter no, bardzo subiektywny, ale skonfrontowane ze źródłami na pewno coś wniosą też do historii oświaty w Kielcach w tamtym okresie. Dużą zawartość pamiętników koła Kielczan stanowiły także artykuły będące przyczynkami do historii miasta. Przyczynkami, które no, bardzo długo były wykorzystywane przez historyków. Myślę, że dzisiaj byłyby przydatne historykom, którzy badaliby źródła do historii Kielc i ziemi kieleckiej. Jeszcze inną formą działalności koła Kielczan, już troszeczkę o niej wspomniałam, było finansowe wspomaganie
młodych Kielczan studiujących w Warszawie i w innych miastach w Polsce. Były to, proszę Państwa, stypendia, jedno, dwa lub trzy, no w różnych latach różnie ta liczba wyglądała, które pochodziły ze składek członkowskich Koła Kielczan i ze sprzedaży pamiętnika. Dodam może jeszcze, że pamiętniki Koła Kielczan miały bardzo dobre recenzje prasowe. Czasami te recenzje nawet były tutaj przywoływane na łamach pamiętnika, więc rzeczywiście ich zawartość wydawała się bardzo ciekawa i oceniano je dobrze. I tak jak już, proszę Państwa, powiedziałam, praca Wasilewskiego w Kole Kielczan i w pamiętniku Koła Kielczan nie ograniczała się tylko do tych prac redakcyjnych, ale sam zamieszczał tutaj interesujące teksty. Pierwszy z nich, czy może jeden z nich, zatytułowany Życie szkoły i Szkoła życia, był swego rodzaju takim przeglądem, czy taką wskazówką dla młodszych pokoleń wychowanków, absolwentów szkół kieleckich, mówiącym o tym, co dotychczasowi absolwenci tych szkół osiągnęli w życiu. Bez personalnych odniesień absolutnie, tylko tak uogólniając, Wasilewski w tym tekście odniósł się do swoich własnych czasów. Pamiętamy, Wasilewski kończył gimnazjum kieleckie w okresie niewoli narodowej. To było gimnazjum rosyjskie. Więc dużą część tego swojego wspomnienia i tekstu poświęcił nauczycielom, patriotom, którzy tak między wierszami próbowali im przekazywać pewne informacje niekoniecznie zgodne z ówczesną linią nauczania według programu rosyjskiego. Nawet takie ciekawe zdanie gdzieś tam napisał o tych nauczycielach, którzy nam na ucho szepnęli to i owo na dalszą drogę. Czyli to było takie nauczanie tej polskości z ciągłym patrzeniem na drzwi, czy przypadkiem ktoś nie wchodzi. Szczególną uwagę zwróciłabym na trzy teksty Wasilewskiego poświęcone twórcom świętokrzyskim. No, łatwo się domyślić, że był to Żeromski, jego szkolny kolega. I właśnie z pierwszego tekstu poświęconego Żeromskiemu, wspomnienie o Stefanie Żeromskim, możemy się dowiedzieć między innymi o tym, dlaczego Żeromskiego w gimnazjum takie niepowodzenia spotkało, szczególnie w zakresie przedmiotów ścisłych. Otóż Wasilewski wręcz z taką nabożnością, z taką estymą pisze o tym, że on nie mógł dobrze funkcjonować w zakresie liczb, ponieważ on był literatem, on był od urodzenia literatem, że wszyscy podziwiali jego zeszyty z poezjami i z nowelami, a na różnych uroczystościach i akademiach szkolnych jego deklamacje no, stawały się gwoźdźmi programu tych uroczystości. Także no, takie wytłumaczenie tego, że Romski sobie nie radził z przedmiotami ścisłymi. Są to, proszę Państwa, teksty bardzo ważne, między innymi z tego powodu, że w tamtym okresie no, prawie nic nie było wiadomo o młodości, o dzieciństwie, o młodości Żeromskiego. A Wasilewski swoimi wspomnieniami o Żeromskim cofa się aż gdzieś tam do ich wspólnych lat dziecinnych, kiedy obie rodziny Żeromskich i Wasilewskich spotykały się w tym samym miejscu, w klasztorze w świętej Katarzynie u stóp Łysicy i w pięknych słowach Wasilewski
opisuje właśnie atmosferę tego klasztoru, która w takich chłopcach kilkuletnich musiała robić niesamowite wrażenie. Z tego tekstu, proszę Państwa, dowiadujemy się też, o czym tutaj już w okularach wspominałam wcześniej, jak Żeromski został przyjęty tutaj w Warszawie w redakcji Głosu, z którą wtedy już Wasilewski współpracował, gdzie odebrany, mówię o Żeromskim, odebrany został jako taki mruk i dzikus, który się boi wielkiego świata. No i Wasilewski go właśnie tak tłumaczył, że ja mu się wcale mu się nie dziwię tego zalęknienia w wielkim świecie, bo my z Kielc w ogóle nie byliśmy światowi. Więc takie fajne słowa na usprawiedliwienie. Proszę Państwa, dzisiaj my o Żeromskim no, wiemy wszystko, albo prawie wszystko. Między innymi dzięki panu profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi, który całe swoje życie poświęcił Żeromskiemu, a który no, zmarł w sierpniu tego roku, ale wtedy, kiedy Wasilewski pisał te swoje teksty, te swoje wspomnienia, nic nie było o Żeromskim wiadomo. Więc tym bardziej wartościowe te teksty są. I drugi tekst, proszę Państwa, dotyczący Żeromskiego, odsłaniający kulisy jego pracy w Muzeum w Rapperswilu, o którym pani profesor już wspomniała, jego konfliktu z kustoszem tego muzeum, Różyckim, na tle sposobów gromadzenia i opracowywania zbiorów do Muzeum Rapperswilskiego. I tutaj bardzo ciekawie, że Wasilewski zauważył, że to, w jaki sposób reagował Żeromski na muzeum jako placówkę edukacyjną, naukową i taką cywilizacyjną, jest no, jak gdyby odzwierciedleniem postaci, kreacji postaci z późniejszych jego powieści. I też tutaj taki fajny właśnie fragment udało mi się znaleźć. Żeromski uczuciowo, niemal nabożnie zachowywał się wobec każdego dzieła naukowego i artystycznego, a instytucje kultury naukowej i artystycznej były dla niego świątyniami. Działanie zaś ich miało czarodziejską moc społeczną. Stąd właśnie ta walka Żeromskiego z Różyckim o prawdziwość i prawidłowe gromadzenie i opracowywanie zbiorów polskich w Muzeum w Rapperswilu. Jeszcze o jednym tekście Wasilewskiego, zamieszczonym na łamach pamiętnika Koła Kielc, chciałabym wspomnieć, a mianowicie tekst dotyczy drugiego naszego świętokrzyskiego twórcy, Adolfa Dygasińskiego. No, trzeba powiedzieć, że i Żeromskiego, i Dygasińskiego Wasilewski postrzegał jako talenty ukształtowane w tej ziemi świętokrzyskiej. Stamtąd, z obserwacji tamtego świata i wyniesione doświadczenia realizowane jak gdyby w twórczości jednego i drugiego. Jeśli chodzi o Żeromskiego, to są wnioski Wasilewskiego. Obserwując zacofany lud świętokrzyski, lud, któremu wszystko brakuje, on wszystko by wymyślił, wszystko by chciał dla tego, włącznie ze szklanymi domami, chciałby dla tego ludu zrobić, żeby tylko wynieść ich gdzieś na jakieś wyżyny cywilizacyjne. Jeśli chodzi natomiast o twórczość Dygasińskiego, która ma trochę inny naturalistyczno-przyrodniczy taki charakter, to też taki bardzo mi się spodobał cytat i pozwolę sobie go przeczytać. W kontekście tego, że nic się nie bierze, że cała twórczość pochodzi z jakiegoś miejsca, z jakiegoś ukształtowania społecznego i takiego losowego. Życia nie można kochać w ogóle. Kocha się je w pewnej postaci. Dygasiński widział je w tym słońcu, które świeci na Poniedziu, nad prądnikiem, nad Wisłą. W tych swoich stronach rodzinnych Dygasiński nauczył się rozmawiać z ziemią, drzewami, ptactwem, psami, końmi, z człowiekiem i słońcem. To były tematy jego studiów powieściowych. A gdy wszystkie przerobił, wtedy wyśpiewał potężny hymn na cześć słońca.
godę życia. Tak postrzegał twórczość Dygasińskiego, a obu Żeromskiego i Dygasińskiego w ten sposób. Nikt nie powinien czuć, że pochodzi z jakiejś niezidentyfikowanej krainy. Każdy ma swoje korzenie i to te korzenie kulturalne, społeczne, ale i rodzinne będą stanowiły o jestestwie jego twórczości. Podsumowując, można tylko dodać, że może działalność Koła Kielczan, w którym się Wasilewski udzielał, i no, widać, że sporo tych aktywności tam podejmował. Mówię to w kontekście tego, że no nie znalazły one odzwierciedlenia w życiorysie. Może nie było jakaś bardzo taka intensywna, ale na pewno miała znaczenie dla tych, którzy rzeczywiście przejęli się tą działalnością, taki charakter konsolidacyjny. O, i tutaj jeszcze mam taki fajny cytat właśnie w kontekście tego, że wszyscy jesteśmy skądś, mamy swoje korzenie, swoje źródła. Nikt nie powinien się czuć, że jest nieporachowany i bez kontaktu moralnego z pokoleniami, które płyną jak rzeka. To znaczy, że my tutaj, będąc w środku, według Wasilewskiego, powinniśmy coś wiedzieć o tych pokoleniach, które były przed nami, ale chcemy też wiedzieć, co się dzieje z pokoleniami, które po nas następują. I te informacje gromadziło Koło Kielczan. I dziękuję bardzo.